Puszkin, Puszkin. O, 014. He, witam cię. Przed chwilą z Jankiem rozmawiałem z Kery, kręcę z powrotem gałą na monitor, a słyszę znajomy głos, mówię, no odezwę się, idę z mobila, nagrywam to, bo bardzo ładnie cię słychać. Witam serdecznie, Krzysiek. Witam Piotrze, witam Oskar Sierra 014, z tej strony 29, Oskar Sierra 115, Krzysiek, stacja bazowa Molinga. Także powiem ci od razu raport. Piątka, dziewiątka, no leci tutaj niesamowicie z tego mobila, dawaj. Zobaczysz na filmie wskazówka na czerwonym polu. Na czerwonym polu, głośno wyraźnie. Powiem ci, że warunki dzisiaj są sprzyjające. No praktycznie, no coraz więcej stacji się odzywa, coraz, jak to można powiedzieć, coraz więcej tej Polski słyszę, o tak powiem. Także i wszystkie stacje, no naprawdę fajne raporty mają, także tutaj kurczę do dziewięciu. I należy się z tego cieszyć, Ja dzisiaj dostałem bardzo ciekawą i radosną wiadomość. Otóż dotarło do mnie, że kolega Artur 29, bodajże Delta Kilo Charlie 124, jeśli znaku nie pomyliłem, Artur chciałby do nas przyjechać na zlot. Pomyliłeś znak, ale tylko dywizjon pomyliłeś, 26. Także ja wiem, już tu dzisiaj nawet z Grzegorzem miałem łączność, z Oskar Sierra 176, z mobila na gośnicach, bardzo fajnie mi tu leciał. A wiele stacji, Tadeusz, Oskar Sierra 031, także tutaj z Oskarowej stacji oczywiście, to wymieniam. I co tu jeszcze? No i ten jeszcze tutaj mi się tutaj dzisiaj Juliet Sierra 02, ale tak przepraszam, 50 na 50, wiesz, chciałby się wybrać, tam on mówi, że będzie się kontaktował z Bogdanem 02. Nie ma problemu, ja Grzegorza tutaj, bo dzwonił do mnie właśnie Grzesiu, 176 nasz, tam z tego mocnego mobila terenowego i meldował mi z zapytaniem właściwie, czy może przyjechać. Ja mówię, jak najbardziej, będziemy uradowani, że odwiedzi nas ktoś właśnie z wysp i niekoniecznie klubowicz. A namaściłem Grzegorza, żeby po prostu zajął się tą sprawą i wszelkimi przygotowaniami, łącznością, ewentualnie, żeby Artur zapisał się u nas na forum. Nie wiem, czy u nas jest, czy go nie ma. Jeżeli go nie ma, żeby się zapisał, wtedy będzie miał wszelkie informacje na bieżąco. Dokładnie, trzeba mu tu podpowiedzieć po prostu i będzie chłopak tam pewnie działał w tym zakresie. No to fajnie, widzisz, jak to się mówi, w kupie siła, tak? Dokładnie. No ale pięknie to idzie. Lubię, jak moja wskazówka z prawej strony leży, odbija się tam i zobaczysz na filmie, jak to wyszło. Ty u mnie też lecisz, powiem ci, piątka, siódemka, dziewiątka, nawet momentami ponad dziewięć, także no to warunki są znakomite dzisiaj, tylko robić mocności, a ja niestety za 20 minut będę musiał się zwijać do roboty. No ja też właśnie przyjechałem teraz na lunch, jak wy to mówicie. Jestem w mobilu. Za chwilę, jak skończę film, to zrobię taki najazd na miejsce, gdzie stałem i rozmawiałem z tobą. Ustawiony jestem w kierunku północnym, wyobraź sobie, w kierunku północnym, to zobacz, jak to idzie. Również przysiadło. Dobra, Krzysiek, będziemy kończyć, bo siada. Będziemy kończyć tymczasem. Do usłyszenia.